Witajcie, przyjaciele. Jesteśmy prawdziwie dziećmi Bożymi. To Bóg was posłał tutaj, abyśmy głosili wam dobrą nowinę. To naprawdę się dzieje. To naprawdę są słowa Boga. My zrodzeni na nowo z Boga głosimy do was dobrą nowinę. Słuchajcie, nazywam się Iwaszkiewicz Dawid. 4 lata temu poznałem osobiście naszego Stwórcę, potężnego Boga. Panie Boże zastępów, dziękuję ci za Warszawę. Dziękuję ci za wszystkich, którzy przyjęli twojego Syna jako swojego Pana i Zbawiciela i są odrodzeni w duchu i należą do Królestwa. Będą żyć na wieczność. Są zbawieni z łaski przez wiarę. I wy też tak możecie. Posłuchajcie, Lucyfer to frajer, szatan to pała. O, zwodzi ludzi. Choroba jest od szatana. Powiem wam coś, to nie musi tak być. Jezus przyszedł na ten świat i wcielił się w człowieka. Wszechmogący Bóg wcielił się w człowieka. Ja go poznałem. Możesz poznać Jezusa i musisz to zrobić. On czeka na twoje wezwanie, na twoje wołanie. On czeka na was. Słuchajcie, jesteśmy sprawiedliwością Bożą, odrodzeni duchowo. Mamy relację z Bogiem w duchu. Ten świat jest zaczarowany przez diabła. Wiecie, dlaczego do was mówimy, wychodzimy na ulicę? Bo to jest prawda. Jesteście stworzeni na obraz Boga. Musicie odrodzić się z Jego ducha. Bo Jezus jest naszym Stwórcą. I za nas dał życie. Byłem przestępcą. 16 lat żyłem w grzechu, nie znałem innego życia. Ja myślałem, że to jest normalne. Żyć w grzechu. Przestępstwa, narkotyki, seks, drugs. Samobójstwa. W ogóle robienie ludziom krzywdę. Ja myślałem, że to jest normalne. Ja myślałem, że ten Bóg, którego nas uczą w Kościele katolickim, który jest na krzyżu, jest martwy. Zostaliśmy okłamani. Ludzie, jesteście zaczarowani. Przebudźcie się i żyjcie na wieczność. To jest prawda. Ewangelia jest mocą Boga. I sprawiedliwość Boga w niej się objawia. Każdy człowiek, który chodzi po tej ziemi, jest powołany do życia na wieczność. Słuchajcie, ćpałem, piłem, rozrabiałem. Miałem 30 lat i zacząłem w Anglii szukać Boga. Wyjechałem do Anglii, bo mnie psy ścigały. Psy mnie ścigały, miałem wyrok, kolejny, w końcu uciekałem. Wiecie co? Ja w tej Anglii zacząłem krzyczeć do nieba. Jeżeli Bóg jest prawdziwy, to niech mnie zmieni. Niech zmieni moje życie. I wiecie, co się stało? Przez 2 tygodnie krzyczałem do nieba, do aniołów, do świętych. I Bóg się odezwał. I tak samo dzisiaj Bóg mówi przeze mnie do was. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście chorzy, którzy jesteście biedni, którzy macie problemy, jesteście bezdomni, którzy nie macie rodziny. Ja będę waszym ojcem. Ja dam wam nową rodzinę. Ja jestem twoim Stwórcą i wiem, czego ci trzeba. Przyjdź, a będziesz żył, bo Jezus ma życie sam w sobie i daje każdemu, komu chce. I dał im mnie. I wiecie co? Ja, taki debil chodzący, pusty człowiek, bandyta, 3 razy siedziałem w więzieniu. Po jednym spotkaniu ze Stwórcą w 30 minut zmienił mnie Bóg, kiedy we mnie zamieszkał. Wiecie, jak to się stało? To się stało przez prosty akt naszego oddania. Ja uwierzyłem, że Jezus fizycznie za mnie życie oddał, więc ja przez wiarę oddałem mu swoje. I mówię ci, człowieku, nie oszukuj siebie. Potrzebujesz Stwórcę. Potrzebujesz Stwórcę. Te pragnienie, które masz w tobie, szukasz, chcesz się zaspokoić różnymi rzeczami tego świata. Te pragnienie to Bóg. Bóg z twojego serca. Bóg jest duchem i chce zamieszkać w twoim duchu. On jest... Wiecie, jaki jest Bóg? Fantastyczny. Jest fascynujący. Jest potężny. Jest moim ojcem i moim Panem i Zbawicielem. Jest najlepszy na świecie. I nikogo nie znam takiego jak on. Zrobił dla mnie więcej niż ktokolwiek na tym świecie. Bóg, o którym wam mówimy. Ten Bóg ma uczucia. Ten Bóg ma serce. Ten Bóg widzi. On słyszy i mówi. On mówi. Przyjdź do mnie. Przyjdź, ja czekam, mam dla ciebie miejsce w Królestwie. Jezus Chrystus ma na imię. Jezus Chrystus. Przyjaciele, jesteśmy tutaj dla was. To dla was zaszczyt,
że możecie nas słuchać. Robimy to z miłości do was. Z miłości do was. Macie jakieś problemy? Przyjdźcie. Przyjdźcie. I poznajcie Boga. Poznajcie dzieci Boże. Dziękuję Ci, Ojcze. Ojcze, ja modlę się. Ja modlę się teraz. Niech się szerzy Twoje królestwo. Ja błogosławię tą ziemię. Ogłaszam tutaj, tutaj Twoje panowanie. Ty jesteś Panem. Żyjemy w czasie i przestrzeni Twojego panowania. I ja Cię poznałem. I chciałabym, aby oni Cię poznali. Ojcze, ja modlę się o te serca. Niech te słowa trafiają przez te serca. Niech te słowa zmieniają ich serca. I oni nie będą mogli spać. Nie będą mogli przestać myśleć. Ojcze, niech się święci imię Twoje. Dziękuję Ci za zbawienie, za krzyż Golgoty. Uwielbiam Cię za to. Dziękuję Ci za Kościół Mocy, przyjaciele. W Warszawie jest prawdziwy, potężny, apostolski Kościół Mocy. Mocy! Idziesz do Kościoła Mocy i doświadczasz Boga. To jest życie. Nie oszukujcie się. Wszyscy potrzebujemy Zbawiciela. On jest dobry. Jeśli zaryzykujesz, będziesz szczęśliwy jak my. My jesteśmy naprawdę wolni. A śmierć jest dla nas zyskiem. A życie jest dla was. My żyjemy dla was. Błogosławię was wszystkich w imieniu mojego Pana Jezusa. Amen.